Izolacja piwniczki od strony wewnętrznej. Będziemy sobie to robić za pomocą Atlasa Water Duo. Na razie przygotowujemy podłoże. Gruntujemy to czystym unigruntem. No i po zagruntowaniu będziemy wklejać taśmy narożnikowe od Atlasa i oczywiście kleić to będziemy na woderze duo. Na razie trwa gruntowanie unigruntem. Komponent A, Atlasa Water Duo w płynie i komponent B w proszku. Mieszamy to w proporcji 1 do 3. Jedna część płynu i trzy części proszku. Mieszamy. Dwa składniki mamy wymieszane. Czekamy 5 minut. Jeszcze tylko jedno mieszanie i nakładamy. Połączenia ściany z posadzką oraz wszystkie narożniki będą zabezpieczone za pomocą takiej taśmy uszczelniającej Atlasa Hydrovan 3G. I takimi narożniczkami będziemy to uszczelniać. Fitting przede wszystkim. Fajnie to wygląda. Produkt wykorzystany przy budowie najgłębszego basenu w Europie. Zatapianie taśmy Hydrovan 3G Atlasa na styku ściany i posadzki. Zatapianie narożnika wewnętrznego. Wszystkie narożniki mamy zatopione. Jak to wygląda?
Zaczynamy smarować dalej. Widok na piwniczkę po ułożeniu jednej warstwy wodera. Tak to wygląda. W niektórych miejscach już zaczyna schnąć. Niestety temperatura na dworze nie jest ciekawa. Na szczęście tutaj mamy piecyk, ogrzewacz od Neotools, który troszeczkę nam tutaj temperaturę podnosi i w miarę to fajnie schnie. Jedna warstwa nakładana pędzlem. No, ciężko się to nakłada. Trzeba pamiętać, żeby zgodnie z kartą techniczną dodać do 3% wody, to wtedy to nakładanie jest dużo przyjemniejsze. Tak to wygląda. Atlas Water Duo.